jest na 100% wolności i dwójka gości, Anisia, dajcie jeszcze. Bo co to za przywitanie? Tak to można przywitać mnie. Jestem Artur Wolski i witam serdecznie w kinie Atlantik, ale Władysław Frasyniuk jest z nami. Oszalejcie państwo. Wow. Śmiało. Jezu, chyba z krzyżem mi to strzeliło. Pod piętami i nie biją! Po dumbę do 13. Po pierwsze, panowie, bardzo, bardzo dobra. To nagrywanie też ma taki czy Andrzej tylko się, Andrzeju, zapraszam, tutaj było miejsce dla ciebie. Ale to nie, siedzi. Chodź proszę, 12 jest dla ciebie. Andrzej Kitkow, dokumentalista, który zrobił wspaniałe dokumenty. Między innymi o Marku Wrasyniuku. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Nie obejmuję. A propos tego nagrywania, już chciałem powiedzieć, że to nagrywanie, ale może sobie zostawmy to na później. Po pierwsze, bardzo dziękuję panu, że przyjęliście zaproszenie. Kiedy wymyśliłem ten cykl 100% wolności, panowie, zawsze przychodzicie mi na myśl. Jeśli wolność, to Władku, ty i Zbyszku, ty także. W tym cyklu wzięli udział i Adam Michnik, i Henia Krzywonos, zresztą jeszcze raz przyjedzie i pan Taylor, Jacek Taylor i pan Wielowiejski. Pomóżcie mi, kto jeszcze? Wójcowie, kto jeszcze? Borusewicz nie był w samym cyklu, ale rzeczywiście uczestniczył w tych spotkaniach. Też uczestniczą artyści, bo niedługo będzie Beata Pawlikowska mówiła o wolności, będzie była też Małgorzata Zanisawikowska, która wspomina, że będzie też pokazywała wolność trochę w inny sposób, w sposób artystyczny. Profesor Hall, profesor Rotfeld, no to rzeczywiście jesteście we wspaniałym towarzystwie, a oni również. Dzisiaj macie na sali około 200 młodych osób, a nawet samych młodych, tego się będę trzymał, z Warszawy, z różnych liceów i techników, i naprawdę też chcę powiedzieć, że nie było jakieś kwerenda tych osób, nie było specjalnie wybierane. Po prostu kto pierwszy, ten lepszy, i bardzo dziękuję nauczycielom, że odważyli się przyprowadzić, bo nie wszystkim tej odwagi starczyło. Dziękuję też nauczycielce, która nie przyszła z grupą, a przyszła sama, bo były pewne przeszkody natury subiektywnej. Polska. Dobrze. Zacznijmy od początku, czyli od Adama i Ewy, a mam nadzieję, że będziemy odnosić do teraźniejszości, ale trochę dotknijmy historii. Powiedzcie panowie nam, po pierwsze, na czym polegał system, w którym żyliście, ja też żyłem, większość tutaj obecnych nie pamięta, czyli socjalizm i komunizm. Powiedzmy sobie, jakby wyjaśnijmy, zdefiniujmy te systemy. Na czym polegał Solidarność, dlaczego, i na czym polegał fenomen Solidarności i jak to możliwe, że doszło do okrągłego stołu i skończyło się to sukcesem. Jeszcze wcześniej chciałbym powiedzieć, bo tam przyda się to do rozmowy, na czym polegała wasza, no nie praca, tylko wasze życie, czyli życie opozycjonisty. Czy umawialiście się na bohaterstwo, czy po prostu tak wyszło, czy ktoś was wkręcił w tę historię, która stała się historią przez duże H, a najprawdopodobniej zaczęło się od małego H. No, powiedzmy sobie pierwsze rzeczy, bo wydaje mi się, to powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia, jest doskonałym zdaniem. Żeby zrozumieć teraźniejszość, musimy zrozumieć przeszłość. Tak mi się wydaje. I mam ogromny żal, to naprawdę, ja wiem, że państwo w dużej mierze wiecie, że jestem gadułą. Zresztą moja klasa, która tutaj jest, wie, że potrafi mówić 30-40 minut na jednym oddechu. Ale chcę powiedzieć, że mam żal do programu historycznego i ja od lat mówię, że historia powinna być nauczana jednak od czasów współczesnych. I wydaje mi się, że to byłaby dobra forma zrozumienia siebie i zrozumienia historii. Nie wiem, czy Mieszko i Chrzest Polski
mówię to też jako osoba ochrzczona, jest tak istotne dla historii, no na pewno jest i historycy by się tutaj ze mną kłócili, ale żeby zrozumieć chrzest Polski, można zacząć od czasów współczesnych, nawet od roku 2019. To tyle, więc zacznijmy od początku. Zbyszku, Władku? Ja. Na czym? Proszę do mikrofonu. Może się lata tylko rok, ale nie, jeśli można, to dobrze. Słuchajcie, no, zanim zacznę tą trochę opowieść, to powiem tak, żebyście dobrze rozumieli ewentualnie nasze wspólne wystąpienia. My w zasadzie z Władkiem paręnaście pewnie razy w telewizji, żeśmy razem występowali. Na tego typu spotkaniu chyba pierwszy raz jesteśmy. O. Bywaliśmy, ale osobno, więc dla mnie to może być sukces lub wieszka porażka. Właśnie, i teraz, żebyście to dobrze zrozumieli, no bo tutaj już mi młodzi mówili, że dosyć podobni do siebie jesteśmy. To nieprawda. A to kiedyś było. Przystojniejszy jestem, no mogę. Żebyście dobrze zrozumieli to nasze spotkanie z moim przyjacielem Władkiem Fracyniukiem, to on jest autorem największego komplementu, jaki mnie spotkał w ogóle w życiu, takim dojrzałym życiu. I to się zdarzyło może 2-3 lata temu, jak myśmy właśnie razem występowali w telewizji, tylko że on był taki odważny, bo był tam we Wrocławiu w studio. No i powiedział, że komentują to, co ja powiedziałem, powiedział, a Zbyszek to jest taki naiwny. Nie myślał, że mi dokopał. Otóż ja do tego podchodziłem w ten sposób, dlatego mówię, że to największy komplement, że jak ja jestem emerytem, on zaraz będzie emerytem, jeśli ze strony starego przyjaciela z podziemia człowieka takie określenie spotyka, to znaczy, że jeszcze mogę dla ludzi zrobić. I teraz, proszę Państwa, jeśli chodzi o to bardzo króciutko moją drogę do opozycji, to na pewno mnie było łatwiej niż Władkowi. Dlatego, że no co by nie powiedzieć, opozycja w Warszawie w tamtych latach no była nieporównywalnie większa niż we Wrocławiu. Chociaż we Wrocławiu była i tam i młodzież była zaangażowana. Nie zgadzasz się? Oczywiście, że tak. Bo mówimy przed 80 rokiem. Ale zobacz, Zbyszku, jaki Władek jest taktowny, nie przerywa. Nie przerywa. Który to jest rok, powiedz? Mówisz czas opozycji. I druga rzecz, znaczy, który ja jestem 70. Ja zacząłem działać w 78 roku. Szczęśliwy taki zbieg okoliczności był taki, że oczywiście ja byłem buntownikiem. Buntowałem się w szkole, mało przed maturą nie wyleciałem za bunt w szkole, w technikum kolejowym. Buntowałem się, jak byłem maszynistą kolejowym. Również zorganizowała się groźba strajku na kolei wówczas. Więc za to można było naprawdę wylądować w więzieniu, ale coś tam w sobie miałem z takiego buntownika. Natomiast słuchajcie, to, co jest jak gdyby najgorsze w takim systemie autorytarnym, totalitarnym, różnie to można nazywać, to jest samotność. To znaczy, że każdy taki system jest tak budowany, że dzieli się ludzi i izoluje się ludzi, którzy mają inne poglądy niż władza. To jest właściwie clue w ogóle każdego takiego systemu. Co to powoduje? To powoduje, że właściwie człowiek, który nie zgadza się z aktualnie funkcjonującą władzą, zostaje sam z tym. A sam człowiek, jeden, w stosunku do potężnej machiny państwa, na tych służb tajnych i dwupłciowych, różnych, podsłuchów, ubeków, którzy cię śledzą rano i, no, i w nocy i w każdym miejscu, człowiek sam jest po prostu, można powiedzieć, bez szans. Bez szans. Może zginąć, może zaginąć, ale właściwie można zrobić wszystko i on nie ma na tyle silnej pozycji, żeby się wybronić od tego. I teraz dla mnie najszczęśliwszy, jeśli chodzi o działalność opozycyjną, bo nie osobistą. Osobistą to było 44 lata temu, jak się ożeniłem z moją żoną. Natomiast ja mówię o działalności opozycyjnej. To był dzień,
którym ja zwolniłem się z kolei, z moim przyjacielem, szukaliśmy pracy i przez przypadek trafiliśmy do Ursusa. I przez kompletny przypadek, bo akurat tylko wolne miejsce dla nas dwóch było, elektryków. Ursus to fabryka traktorów, powiedzmy. Tak, to jest fabryka traktorów, dawna, wielka, 17 tysięcy ludzi w całej Polsce. Było, słuchajcie, był minister z przemysłu ciągnącego. To była tak potęga, tak wielka potęga. I dnia pierwszego, którego ja przyszedłem do pracy, po załatwieniu wszystkich, pierwszego dnia na warsztacie spotkałem jakiegoś Zbigniewa Bujaka. Zbyszek był tam, od jakiegoś czasu już pracował, już był doświadczonym człowiekiem. Ja przyszedłem z Arkiem Czerwińskim, moim przyjacielem. No i słuchajcie, właściwie po kilku dniach, po naszych takich pierwszych rozmowach, już wiedzieliśmy, że system nam się nie podoba, że chcemy z nim walczyć. I już jesteśmy w trzech, na 17 tysięcy ludzi. W ten sposób byliśmy przez no mniej więcej do 80 roku, mniej więcej do, myślę, maja. Słuchajcie, byliśmy trzech na 17 tysięcy ludzi. Ujawnionych, tak? Tak, a potem oczywiście było nas takich, co nam pomagali, kolportowali, prasę tą podziemną, tak, taką nielegalną, książki i tak dalej. Było nas coraz więcej, zdobywaliśmy oczywiście przyczółki i tak dalej, ale takich, co się pokazywali, swoją twarz ujawniali, było trzech. I to był wspaniały okres. To był wspaniały okres, dlatego że słuchajcie, w momencie, jak nie ma wolności, gdzie ludzie się boją, słuchajcie, naprawdę, tam 90, nie wiem, 5 czy 8% ludzi chodziło na wybory i ludzie wierzyli, że jak nie pójdą, to im odbiorą przywileje i tak dalej. Ludzie się bali. I słuchajcie, w tym takim morzu takiego strachu, nie wiadomo w ogóle przed czym, to właśnie lęk bardziej, prawda? Bo lęk to właściwie boisz się, ale nie wiesz w ogóle czego. W tym wszystkim nagle człowiek staje się wolny. Jeśli ja mówię o wolności, to właśnie myślę o tym pierwszym momencie, w którym ja poszedłem na zebranie, rozdałem robotnika, rozdałem niezależne książki, których nikt z tych ludzi nie widział i bez żadnego problemu mówiłem, co ja myślę. Słuchajcie, ten typ odczuwania wolności oczywiście tak intensywnie można tylko przeżyć właśnie w takim systemie. I dopiero jak gdyby poznać, co to jest ta wolność. Jak ona jest strasznie, że pamiętajcie, ja byłem robotnikiem. Ja nie byłem żadnym inżynierem. Ja byłem robolem, chodziłem w brudnych ubraniach, bo na elektrociepłowni pracowałem. U Mursani chodziliśmy, tak? No bo wiadomo, węgiel, prawda? Więc słuchajcie, więc to był ten moment dla mnie, no w którym ja po prostu już wiedziałem, że ja już nigdy nie dam sobie odebrać wolności, niezależnie od tego, co będzie. I to słowo wolność jest dla mnie absolutnie kluczowe. To było strasznie dawno temu, to był 78 rok. Ale słuchajcie, ale nigdy nie nastąpiła dewaluacja tego słowa. Zbigniew Jana, człowiek wolność. No to ja zacznę jednak od tej wolności. To jest jedyna wartość, za którą warto oddać życie. To jest potrzebne do wolności, to jest w waszym otoczeniu. Nie ma kogoś, kto powie, jak w sprawie wolności, w sprawie dewastacji państwa prawa. Gotów jestem, albo gotowa jestem być na ulicy, nie obawiając się o swoje zdrowie, o swoją przyszłość. To znaczy, że zostaliście pokoleniem niewolników. Niewolników takim, jak był Zbyszek Bujak, ja, właśnie rodzice, właśnie dziadkowie. Czy był komunizm? Systemem niewolniczym. I szczerze powiedziawszy, byliśmy czarnymi w Europie Wschodniej, to znaczy ludźmi pozbawionych praw i swobód obywatelskich. Zbyszek opowiadał, i ja tu się absolutnie zgadzam z waszym nauczycielem, organizatorem tego spotkania, z Arturem, że mamy do czynienia z sytuacją, w której ja nie mam pretensji do tego, że nie ma historii współczesnej w podręcznikach. Ja mam pretensję do ludzi kultury, że w masowej kulturze nie ma tego fenomenu, który się nazywał Solidarność.
cały świat podziwia Polskę. Nie za motocykl, nie za samolot, którego nie wyprodukowaliśmy, nie za samochód, którego też nie wyprodukowaliśmy. Cały świat podziwia nas z powodu tego jednego magicznego słowa solidarność. Druga część świata, tak jak Kuba, Chiny i paręnaście innych krajów, marzy o tym, żeby w ich krajach powstał taki fenomen jak solidarność, a później ten mebel okrągły zwany stołem. To jest nieprawdopodobna rzecz, że w polskiej tradycji to największe, jedyne narodowe powstanie, które zakończyło się sukcesem, jest kompletnie, tak powiem, nieobecne. Ani w szkole, ani w historii, ani w masowej kulturze. I zaręczam wam, gdyby taki fenomen był w Stanach Zjednoczonych, to byśmy mieli mnóstwo filmów pod tytułem Rambo 7 po polsku, albo Polowanie na Solidarność, a nie na jelenie, i mielibyśmy kult Solidarności. Bo Solidarność jest dla was niezwykle ważna, dla nas, ale i dla was. Tak naprawdę ten sierpień 80 roku to jest pierwszy moment, w którym młodzi robotnicy definiują swój system wartości. Bo jak nie mamy wartości, to mamy w dupie wolność. To nie wyjdziemy na ulicę. Nie zaryzykujemy więzienia. Czy ja wyglądam jak Rambo? Nie. I wytrzymałem 4 lata w więzieniu. Z 10 lat, których miałem odsiedzieć. I siedziałem w więzieniach dla morderców. No, działach specjalnych. Wartości. Głębokie przekonanie, że to, co robię, jest sensowne i słuszne. I to, co powiedział mi nasz kolega, to jest ten fenomen Solidarności sierpnia 80 roku, że do tych robotników przyszli intelektualiści i ten system wartości razem z nami współtworzyli. Przez to taka silna była identyfikacja. Otóż Aleksander Labuda mi kiedyś powiedział, pamiętaj Władku, miałem 26 lat i zostałem szefem milionowego regionu. Milion człowiek. Powiedział, Władku, pamiętaj, ludzie mają prawo do słabości. Nie przywódca. Przywódca to jest gość, który musi w największym nieszczęściu nie oglądać się na ludzi, tylko wysoko nieść swój pierwszy demokratyczny mandat. My należymy do tych ludzi, którzy w PRL-owskim systemie dostaliśmy pierwszy demokratyczny mandat. Bo Solidarność była pierwszą wolną organizacją autonomiczną, która po raz pierwszy skorzystała z tego narzędzia, jakim jest demokracja, czyli wolnego wyboru. I ja wielokrotnie w więzieniu, jak byłem bity, to nie miałem pretensji do komunistów, tylko mówię, kurwa, to wszystko przez Aleksandra Labudę, który mi powiedział, niezależnie gdzie jesteś, mandat przywódca musi wysoko nieść. I to jest ważne, że w sierpniu 80 roku ten system wartości pozwolił nam przetrwać stan wojenny. Stan represji, wyrzucenia z pracy, bicia, wykluczenia. Wszystko to było. Wszystko to było. I teraz ważne jest, nie żeby Bujak, Janas i Frasyniu wychodzili na ulicę, tylko ważne jest, żebyśmy wam ten system wartości przekazali. Ważne jest dlatego, że wy kiedyś wejdziecie do tej polityki. Polityka bez wartości kończy się tym, co macie dzisiaj na polskiej scenie politycznej. Może sobie zadać pytanie, czy PiS jest taki silny, czy opozycja jest taka słaba. Brak wartości, które zniknęły z mediów publicznych, z mediów prywatnych i z polityki, odklejenie się od polityki, spowodowało, że dzisiaj wróciliśmy do tych czasów, które pamiętamy z komunizmu. Wróciliśmy. Znowu jest strach. Znowu wasi rodzice oglądają, mówią, Władek szarpie się z policjantami. No nie wypada. Dorosły człowiek. Przywódca Solidarności. Nie, 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 ja nie jestem za PiS-em, ale za takim agresywnym językiem i zachowaniem pracownika ja też nie jestem. My to pamiętamy, tak było w stanie wojennym. Szczerze powiedziawszy, zawsze tak jest, że to mniejszość zmienia rzeczywistość, a nie większość. Zawsze jest tak, i tu zgadzam się ze wszystkim, przywódcy są samotni. Jak przychodzą ciężkie czasy, to przywódca, jak mawiał Tadeusz Mazowiecki, gra własnym ciałem. I pokazuje, jak należy się zachować. To ważna dla was lekcja. Jak tej lekcji nie zrozumiemy, to Polska się stanie krajem biednym, właściwie rezerwowaniem taniej siły roboczej dla globalnej gospodarki.